Dzień dobry moi mili, Maciek z firmy Omawkarz z tej strony. A tak jak obiecałem na początku tego roku, dalej kontynuuję serię dość nietypowych samochodów na moim kanale. Może to nie jest bardzo nietypowy wóz, ale takich wozów z Niemiec już się nie sprowadza, bo nie jest to za bardzo opłacalne. Ale że dla mnie to nie zawsze się liczy tylko zarobek, a także też posiadanie jakichś fajnych samochodów, przejechanie się, przetestowanie, więc kupiłem też CX9, jak widzieliście pewnie w tym roku. Lexusa tego ISA 200, no i parę jeszcze ciekawych wozów jak PT Cruiser i reszta, ale to możecie sobie sprawdzić u mnie oczywiście na kanale. A co tutaj mamy? Mitsubishi Galant z 97 roku w poszukiwanym silniku 2,5 V6, chyba 163 albo 165 koni w automacie w wersji mniej spotykanej kombi. Mitsubishi Galant, przyznawam się szczerze, że to zawsze był mój taki must have z lat młodzieńczych. Na pierwszym miejscu było E34, jak to u młodego chłopaka w latach 2000, a potem zaraz to, zwłaszcza w wersji sedan, chociaż jak widzicie, linia tego kombi też jest fajna. Też jest to samochód nieszablonowy, na pewno bardzo przeszklony, dosyć długi, z fajnym rozstawem osi, masywny. A co jeszcze mogę powiedzieć? Jakby chodziło o E39, to zawsze się zastanawiam, czemu oni nie wzięli tego projektu od Mitsubishi i nie zrobili E39, żeby wyglądało jak Galant sedanie. Galant sedanie wygląda jeszcze lepiej, jeszcze jest bardziej proporcjonalny. Oczywiście ma wielką maskę i ten ładnie zaokrąglony tył, też z takimi jakby dynamicznymi i ostrymi lampami. Tutaj też ten tył, jak widzicie z tyłu, bardzo wielka szyba i klapa, duży otwór załadunkowy, no i światła też niewielkie. W innych wersjach, były jakieś tam wersje na Japonię, ten tył troszeczkę się różnił. No i też jak to Mitsubishi robiło wtedy szalone samochody, mogliście chyba kupić to w wersji 2,5 turbionej na dwóch turbinach 250 koni. Taki trochę Lancer Evo dla większej rodziny. A co jeszcze można wspomnieć o stylistyce? Jak widzicie, wielka maska i teraz już modne, coraz mniejsze reflektory. Oni to w 96 gdzieś zaprezentowali ten wóz. Wydaje mi się, że był kosmiczny, bo sama ta linia nad wodą, jak to proste kształty, nadają mu dynamiki. Małe lampy, nisko opuszczony przód, podwójny tak jakby reflektor wewnątrz. Może się to podobać do tej pory, a jeszcze wychodziła taka wersja Avance, taki coś ala jak S-Line czy M-Pakiet. Wyglądał 5 razy dynamiczniej i lepiej. Miał z tyłu jak sedno, miał spoiler i na środku, tak zamiast tej kratownicy, atrapy, chłodnicy, była po prostu taka jeszcze jakby lotka, którą macie podobną na tym grillu od, znaczy grillu pod maską. No i cóż, o aucie jeszcze wam powiem. Fajny egzemplarz, bo trafił się praktycznie od pierwszego właściciela. Facet miał go od 2000 roku, starsza osoba. 64 rok, bo jeszcze jest nawet stary brief. Więc ile on go tu miał? 23 lata. To jest karteczka od maski, od wymiany rozrządu, od wymiany oleju. Technicznie powiem wam, silnik chodzi świetnie. Ten taki V6 japoński, szybko wkręca się na obroty. Nie drga, nie jest to taka jak coś jak Amerykanie czy Europa. Uwielbiam te silniki, tak jak to samo miałem w Mazdzie Exodosie. Naprawdę idzie to polubić, tak jak było w Fordzie Probe, chociaż Ford Probe to też był Probe, to był też Mazda. Opony w ładnym stanie, hamulce również technicznie, jak widzicie, może, znaczy wizualnie, może nie jest jakiś najpiękniejszy, bo gdzieś tam, gdzie nigdzie schodzi lakier bezbawny, ale nie oszukujmy się, jest to 26-letni japoński samochód, więc według mnie i tak jest nieźle. No i przy okazji ma jeszcze taki bajer, którego się nie widziałem nigdy w aucie tak starym. Wielki panorama dach. Spójrzcie, taki jak praktycznie półtora zwykłego szyberdachu. Czy coś jeszcze? A, no i automat. Automat, kurde, nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie zmieniał biegi. Przerzuca je bezproblemowo. Praktycznie jak jakieś DSG. Fajnie się też wkręca. No i motor jest bez wycieków. No, na razie o wozie to tyle. Dobra moi mili, zacznę sobie nagrywać już wnętrza tego pojazdu. Mam nadzieję, że nic nie pokręcę, bo jak wiecie, jest już zima i czas tego wyschnięcia tego
samochodu jest troszeczkę się wydłuża, a szkoda po prostu, lepiej Wam opowiedzieć w środku, a w międzyczasie on sobie doschnie. Tu macie książkę serwisową, w ASO jak widzicie był do 74 tysięcy serwisowany do 2000 roku, wtedy robił jakieś tutaj widzę, że większe kilometry, bo 3 lata i 84, no to praktycznie można powiedzieć 20, prawie 5 rocznie. Proszę. Tu macie jeszcze te pierwsze wpisy. A tu jeszcze jego tutaj wypisany win i wszystko. Ale ogólnie później jest widać, że ten dziadek, który zaczął nim jeździć, robił jakieś tam mniejsze kilometry. No i wychodzi mu dosyć niewielki przebieg na tyle lat, no bo poniżej 10 tysięcy rocznie, bo auto ma 26 lat, a ma 251. Czyli na pewno jest poniżej 10 rocznie. Tu jeszcze macie wielką księgę z różnymi, jak ja tu mówię, zakręciami. Radio, instrukcja, Grundig, patrzcie, radio z epoki. Tutaj jeszcze coś jest, o instrukcja obsługi, wypis serwisów. To jeszcze nie były te czasy, gdzie mieliście dostęp do neta w telefonie. Gdy też coś się zepsuło, to po prostu byliście, nie wiem, w Bułgarii i patrzyliście, gdzie jest bułgarski serwis Mitsubishi. A to jeszcze jest ta niebieska książeczka, czy będzie uda się pokazać, od Webasto, który ten samochód posiada. I tutaj jest jego włącznik. Jeszcze nie testowałem, ale liczę, że będzie działało, bo jak na chwilę włączyłem, jakieś tam ciepłe powietrze wyleciało z nawiewów. Dobra, to sobie schowam i postaram Wam się opowiedzieć o reszcie wnętrza. Zaczynam jak zawsze od lewej strony. Jak widzicie, wóz jest ze skórą. Tutaj jest fajnie zrobione, bo czasami te skóry nie mają żadnych takich jakby tutaj przeszyć czy przełamań i kurczą się i wygląda to brzydko. Tutaj po prostu dostosowali, że te przełamanka i mamy to, jakby tak można powiedzieć, a la naturalną skórę na fotelu. Cztery przyciski, no wiadomo, on ma kolorystyczny zestaw czarno-beżowy, więc to też raczej powinno być w beżu, żeby się odróżniało. Webasto, jak Wam pokazałem, już włączyłem. Tu macie schoweczek na monety. Tutaj regulacje lusterek. Ładnie też takie a la, to nie są prostokąty, ale z zakrąglonymi bokami. Przycisk od przeciwgielnych, tylnych, przednich. Klamka chrom. Tutaj też fajne materiały, to jest miękkie. Widać, że Mitsubishi się starało. I dalej sobie przejdę. Tutaj na środek, jak widzicie, jest też takie sztuczne drewno. Tak samo jest pociągnięty przycisk od awaryjnych, też taki półokrągły prostokąt i ładnie zaprojektowany panel od klimatyzacji automatycznej, która działa. Tutaj sobie macie kierunki, tutaj siłę wiatru, a tutaj jakieś inne pierdoły, wyłączenie. Wyłączenie, temperaturę zewnętrzną, a tu regulujecie pokrętłem sobie, ach, tu trzeba to zmienić i włączyć przede wszystkim, o, tutaj regulujecie temperaturę, dobra, to wyłączę, żeby mi nie szumiało, ładnie wszystko zmieścili, raptem można powiedzieć w czterech takich partiach, nie ma miliarda przycisków, mi się to podoba, radio z epoki, jak Wam pokazywałem, instrukcji, gwarancji, o dziwo działa, Grundika, tutaj schowek na jakieś kolejne rzeczy. Tutaj schoweczek na okulary, fajnie wymyślony, dobrze to wygląda. Popielniczka, widzicie, niepalone. W ogóle to drewienko nie jest spękane, czy tam ładzina, czy okleina plastiku też dobrze się to prezentuje. Tutaj wielka gałka zmiany kierunku jazdy, ale nie jest to jakieś badziewie, tu ma jakieś nadmetalowe obramówkę i jest to też wykonane ze skóry, wielki przycisk. Tu macie hold do trzymania danego biegu. Skrzynia najprostsza, jaka jest zwykła, hydrauliczna. Tutaj przyciski od podgrzewanych siedzeń. Jakiś schowek podłokietnik z dwoma. Tutaj pierwszy pojemnikami, tutaj drugi. Więc Japończycy zawsze o to dbali, żeby było fajnie. No i mi się podoba. Czarne, z takim jasnym. Naprawdę to wnętrze wygląda elegancko. Tu macie fotel, skóra. Nie najgorsza. Z tyłu, wiadomo, idealna, bo nikt nie jeździ. No i fotele, muszę Wam powiedzieć, że jeszcze są elektryczne. Fotel boczek mój wygląda tak, nie jest to może, jak to się mówi, jak nówka, ale samochód też nie ma 3 lat, tylko 26. Licznik standard, jak w Japońcach, oni się nigdy nad tymi licznikami, że tak powiem, nie rozwodzili. Prosto, na środku macie biegi, najprostsze wskaźniki. Tu macie włącznik od tempomatu. Proszę, już Wam pokazuję, że możecie sobie go włączyć. A tutaj jest przełącznik, który go reguluje. Kiera bardzo ładnie utrzymana. Nie wiem, czy teraz złapię ostrość. Postaram się Wam pokazać. Skóra niezniszczona z fakturą. No i wiadomo, auto ma oczywiście kilka airbagów. No i ostatni bajer w tym aucie,
Czyli proszę bardzo, taki wielki, szklany, szyber dach. Nawet już zaskoczony byłem, że w tych latach dostosowali nawet takie duże szyber dachy, bo pierwszy raz samochód taki widzę z tej epoki, że miał aż to taki wielki, jakby tu możesz powiedzieć, panoramę. Cóż, chyba o wnętrzu to tyle. Nie ma co się nad nim tutaj bardzo rozwodzić. Mi się podoba. Fajnie jest utrzymane, nie śmierdzi. Nie widać, że ktoś o to auto dbał i nie woził jakichś paneli lub nie przeprowadzał remontów. Czy warto coś jeszcze dodać? Myślę, że nie. To już każdy, kto szuka garanta, myślę, że zna dobrze, co i jak z tymi wozami. No i pamiętajcie, że u mnie ten samochód będzie opłacony, ale jest to samochód 2,5 litra, więc akcyza będzie troszeczkę większa. To jest to też duży plus. Przy rejestracji od razu mniejsze koszty. Kolejną fajną rzeczą, że jeżeli nie macie tego auto dostarczyć jak do domu, w rozsądnych pieniądzach go dowiozę do rabecie. A jeżeli macie pytania, to wiadomo, możecie zostawić komentarz lub też ewentualnie napisać mi maila lub też odwiedzić moje media społecznościowe i tam się zapytać, takie jak Mawka Rauta na Instagramie lub też na Facebooku. No i pamiętajcie, jeżeli auto z danego filmu się sprzedało, mogę Wam poszukać drugiego takiego na zamówienie lub też nawet innego, jeżeli podobają się Wam samochody, które sprowadzam. To byłoby na tyle. Pozdrawiam. Cześć. Thank you.